subskrybujcie, pójcie, 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 pójcie. Dywany wytrzepane, kurze omiecione wraz z pajęczynami, jajka oczywiście poświęcone. Proszę Państwa, sobota wielkanocna. Nie chciałem przegapić najcieplejszej Wielkanocy w 2000-leciu. Ponoć ma być 24 stopnie, póki co na Podhalu 20 stopni, ale jest ciepło, wiatr wieje, choć nie jest porywający łeb jak wczoraj, dziś już troszkę zelżał. Niedużo, 40 parę kilometrów, w związku z tym, że no mam 2 godziny czasu, trzeba szybko wracać, no i zabrać się za robotę świąteczną. Witam Was serdecznie, nie przedłużając, zapraszam do szosowej wycieczki po Podhalu. No dziś przejrzystość marna. Już jak z turą szedłem, szłem święcić pokarm, to już górnie było widać. A teraz słabiuśko to, jasny gwint jak wieje. Moi mili, jeszcze się waham szybko jeździć. O, ja nie mogę. Miej tu chłopie stożek 40, czy tam 45, 60. I już bym był tam 100 metrów na łąkach. Kumpel? Jakiś skwaszony. Dziś testuję nowe gacie. Rejon. Które mają kieszonki z boku, z jednej, z drugiej strony, na papierki. Nie pokażę Wam jeszcze, ponieważ jeszcze 5 kg jest za dużo. Jak te 5 kg zejdzie, to wtedy Wam pokażę je. Ale już teraz wiem, że wkładkę mają super. Po prostu jeździ mi się idealnie. Jak tylko wrócę, może jeszcze będą, to zakupię drugą parę, bo już te moje, w których jeździłem dwie pary, to już jest dramat. Tam żadnej pianki już nie ma.
Tak to się przegania z drogi. Klasyczna żabka. Proszę, same nóżki. A przepięknie. Chwilę się nie odzywałem, bo tutaj jest taki długi podjazd pod Wierch Domański. I jeszcze jechałem pod wiatr. Ojej! Chciałem powiedzieć, że to moja trzecia jazda w tym roku. A po górach, no to chyba raczej pierwsza, także zero kondycji. Ale tutaj podjeżdżam pod Domański. Wiatr w plecy. I w końcu szybko do domu. Od dobrych kilku dni na Podhalu, jak nie halny, teraz już jest tylko końcówka halnego. To cały czas wieje. Cały ten tydzień, no to wiatr, wiatr, wiatr. No ale ma też swoje plusy, bo teraz nie mam tego szumu w uszach od wiatru, tylko spokojnie jadę w dół. Ścieżka rowerowa, czarny Dunajec, Nowy Targ. To teraz to się jedzie pięknie. Chciałem coś rzec. Bateria poszła. Jep. Zapomniałem, że trzeba je co jakiś czas zmieniać. Także druga bateryjka, 2 godziny. Myślę, że spokojnie wystarczy na powrót. Do końca mam 2 kilometry, czyli jakieś 42 kilometry. W pionie 450, cudów nie ma. Ale cóż poradzić, jak to moja pierwsza jazda po górach, tak więc naprawdę zero kondycji. No i tyle. Widzimy się następnym razem, nie wiem kiedy, jutro raczej nie będę jeździł, Wielkanoc odpada. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.